Za mną! Za mną! Inka, uciekaj! Cię dostałeś! To nie ma znaczenia, uciekaj! Ma, opatrzę cię, uciekniemy razem! Inka, uciekaj! Schowaj się za drzewo. W porządku. W plecy. Dostałem w plecy. Czajka! Nie czuję nóg, nie mogę chodzić. Uciekaj, Inka. Zaraz to będą następni. Uciekaj! Czajka! Czajka, nie zostawię cię! Nie zostawię cię! Wstawaj! Ktoś chce z tobą rozmawiać. No wstawaj! No to jak? Powiesz coś?
Łuczniku, melduję do prowadzenia więźnia. Spocznij. Wyprowadźcie mi go stąd. Proszę, usiądź. Danuta siedzi gówna. Inka, tak? Posłuchaj mnie. Jesteś młoda. Nie jesteś nam potrzebna. Możesz stąd wyjść i każdy zapomni, że kiedykolwiek tu byłaś. My potrzebujemy tylko spotkać się z majorem Łubaszko. I wiemy, że ty możesz nas do niego doprowadzić. Gdzie i kiedy masz termin spotkania ze swoimi? Gdzie i kiedy masz się spotkać ze swoimi? 20 lipca. Miałam gdańskim pociągiem pojechać do Lipowej Tucholskiej. Sprytnie, sprytnie. Dzisiaj mamy 20 lipca, ale to nie szkodzi. Rezerwowy termin, moja droga. Na pewno masz rezerwowy termin. Gdzie i kiedy masz wyznaczony rezerwowy termin? Gdzie i kiedy masz wyznaczony rezerwowy termin spotkania z bandytami? Powiedz mi to! Nie rozumiesz po polsku? Kłamie. Kto? Ta suka od Łubaszki. Łże. Łże jak pies. Czego się obywatel porucznik spodziewał? Że powie nam wszystko, co ją zapytamy? Jest taka sama jak wszyscy. To, że jest dzieckiem, nie ma żadnego znaczenia. Kieruje się tym samym, co reszta tych bandytów. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej składam swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia i przysięgam być wierną Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru i ze wszystkich sił walczyć o wyzwolenie jej z niewoli aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozkazom naczelnego wodza i wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszna. A tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało, tak mi dopomóż Bóg. Bóg, honor, ojczyzna, już trudno w to uwierzyć. Przyprowadźcie ją tutaj. Nie będziesz nic mówiła, tak? Jesteś taka twarda, nieugięta. Niezłomna. To się jeszcze okaże. Wiesz, co masz z nią zrobić? Szmata! Boli! Boli!
Dosyć! Posadźcie ją. Inka, posłuchaj. Inka, masz 17 lat, rozumiesz? Możesz dalej żyć. My potrzebujemy tylko upaczki. Powiedz nam, gdzie on jest. Powiedz nam, gdzie żyje. Jeszcze dziecko. To taki sam wróg Polski Ludowej jak każdy inny bandyta z lasu. Tak. Przyklepiemy jej, że wydawała rozkazy, że mordowała żołnierzy i funkcjonariuszy UB. Znajdą się ludzie, którzy to potwierdzą. Ludzie muszą kupić tą bajkę. Muszą uwierzyć, że krwawa Inka była morderczynią. Inaczej nic z tego. Sama chce zginąć jak szczur. To niech zginie. Tylu ludzi mogło zginąć. Może lepiej, że ja jedna zginę. Babciu, zachowałam się jak trzeba. Inka, a ciebie za co? Nie wiem, panie poruczniku. A ile to jeszcze? 18. Prawie. Nie ma kary na tych skurwysynków! Zamknij mordę! W grobie sobie porozmawiacie! Niech żyje Polska!